Bardzo to nietypowy wernisaż, dlatego że my statutowo zajmujemy się sztuką profesjonalną, czyli artystami, którzy zawodowo uprawiają sztukę. Natomiast tym razem zwróciliśmy się do tych wszystkich, którzy nie robią tego zarobkowo, nie robią tego zawodowo, natomiast tworzenie, malowanie, w ogóle sztuka jest ich pasją, ich hobby. I wbrew pozorom w Ostrowcu tych osób jest bardzo dużo. Chcieliśmy dać im możliwość pokazania tego, co robią, ale też pokazanie naszym mieszkańcom, jak wiele osób się tym zajmuje i na jak dobrym poziomie te prace są. Zgłosiło się do nas w tej chwili 33 twórców. W sumie mamy ponad 100 prac. Tych prac byłoby dużo więcej i twórców byłoby dużo więcej chętnych, no ale jedna sala ogranicza nam możliwości. Prace są bardzo różnorodne, bo to jest malarstwo, jest rysunek, jest nawet monotypia, jest haft krzyżykowy, gdzie za pomocą jego powstały piękne prace, nawet impresjonistyczne. Jest rzeźba. No naprawdę jest bardzo, bardzo różnorodność, wielka. Zwróciliśmy się również do warsztatów terapii zajęciowej. No chcieliśmy umożliwić im pokazanie tego, co oni robią, a zarazem pokazać, jak tam są zdolni ludzie. Jest klub seniora, jest bardzo dużo naszych artystek, tak, artystek z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, które są związane z sekcją plastyczną. Także serdecznie zapraszamy za zgodą twórców. Udostępniamy kontakt do nich i możecie Państwo sobie negocjować ceny, możecie sobie coś kupić na prezent, na przykład na Mikołajki albo z okazji świąt. Wernisaż jutro, 23 listopada o godzinie 18:00. Zapraszamy serdecznie.